Pytanie z tezą. Karnego nie było. Prosta rzecz. Piłkarz Lechii zamachnął się i kopnął w powietrze, a następnie się wywalił. To są proste prawa fizyki. Stędzia niestety nie za bardzo chciał pomóc sobie VAR-em i możemy mówić, że Lechia dostała w prezencie ten punkt, bo z gry nie zasłużyła. Kopali się po nogach. Można powiedzieć, że tak naprawdę Lechia Gdańsk zachowuje się tak, jakby chciała pomóc Legii. Ja się tego nie wstydzę powiedzieć, bo to są piłkarze, którzy moim zdaniem nie radzą sobie z presją i to widać w kluczowych momentach meczu, szczególnie wtedy, kiedy trzeba strzelić i podjąć szybką decyzję. Przegrano w Lublinie i dzisiaj tylko jeden punkt to jest raczej zadyszka. Czy możemy mówić o jakimś trendzie takim, który w konsekwencji może oznaczać właśnie przegranie tytułu Mistrza Polski? Liga jest długa i tutaj ucieknę w ten truizm, że jeszcze trzeba poczekać spokojnie do rundy finałowej. Jednak uważam, że to pokazuje pewne mankamenty Lechii, bo brakowaną grą jest tak, że jeżeli to wychodzi, to jest okej. To wszyscy mówią, że ta gra jest brakowana, ale kiedy nie wychodzi, to nagle okazuje się, że Lechia gra brzydką, prymitywną piłkę po prostu. I mało tego, gra bardzo nieskutecznie. A niestety tutaj spotkał się lider z 15 drużyną. Takiego zestawienia wymaga się po prostu 3 punktów. A gdybyś miał coś zmienić przed kolejnym meczem w drużynie Lechii, to co byś zmienił? Grając z Zagłębiem Sosnowiec. Najbardziej ofensywne ustawienie w końcu. Nie można wychodzić grając z drużynami, które okupują niższe lokaty, 3 defensywnymi pomocnikami. Tak się po prostu nie gra. To albo świadczy o braku kreatywności na pozycji ofensywnego pomocnika, albo o brakach kadrowych, o czym wszyscy wiemy, jak jest. A gdybyś miał wskazać zawodnika Lechii, który się wyróżniał na tle pozostałych, to kogo byś wskazał? Ja nie chcę wskazywać nikogo na siłę, bo dla mnie Lechia zagrała słabo, bo powinna ten mecz wygrać. Grała z 15 drużyną, będąc liderem. I tu w każdej normalnej lidze tutaj powinno być 4-0. Oni powinni po 60 minucie biegać swajkami.